Energylandia, Zator. Zobaczmy, co tutaj mamy. To jakiś fanty sklep. Kolejka do kibli, leżaki wszystkie zapieprzone. Może by coś się jeszcze znalazło. Tutaj zjeżdżania dla dzieci, ale dość duża kolejka. Tutaj dość ładnie zrobione palmy. Tam jest fajnie dla dzieci, w miarę spoko. Idziemy zobaczyć, co my tutaj dalej mamy. Dobra, tutaj mamy taki basen. Można popływać. No spoko, tylko że dużo wiary. No tak średnio. My tam mamy ten, no tu jest coś ładnie zrobione, taka latarnia. Idziemy dalej zobaczyć, co tutaj będzie. Tu kolejka do kibla. I tak nie jest najgorsza jeszcze. Fajnie, bo jest dużo tych dochowania. Skrytek, także to jest plus. Tutaj właśnie je widać. Te opaski można sobie to od razu kupić. No to dość ładne jest, jakaś kukurydza, to można sobie kupić. Fajnie, bo palmy są prawie tak jakby w gruncie. Patrzymy, co my tutaj mamy. No jakieś dla dzieci rzucanie balonami, coś tam, no ale spoko. Tu jakieś loże VIP-owskie. Powinno być tego więcej, no. Może tam to jeszcze zrobią. Fajnie, bo palmy są takie kopane, to jest spoko. Są zjeżdżalnie. O, można sobie płynąć. To by było fajne dla Zuzi. Abyśmy sobie popłynęli takim pontonem. Trawy ładne, fajne. Nawet ta kolejka jeszcze nie jest najgorsza. Leżaki. Leżaków powinno być więcej. Nie wiem, czy te leżaki są wydawane. Bo nie widzę żadnego wolnego. No to jest fajne, tym to bym chciał popłynąć w sumie. Tylko że potem co to jest? To jest tylko potem, żeby rozładować chyba wiarę. To powinno być dobudowane tutaj, może coś zrobią jeszcze. Trawy, zjeżdżania. Są nawet puste te miejsca. No tego powinno być więcej, no tego powinno być więcej. Zjeżdżanie. Fajnie by było otwarte, jakby były. Jak nie ma otwartych, to słabo. Nie trzeba tych.
coś jest, ale ciort wie co to jest. Nie wiem co to jest. Te mogą być fajne. To to będzie fajne. Kolejka jest bardzo mała tak naprawdę. To jest fajne. No jest dość ładnie, bo... Szark, fajnie. Tam jakaś piramida, tam coś. Jadą. Nie spawałeś? Aha, to jest taki...